Trwa głosowanie mieszkańców Raciborza na projekty 7. edycji budżetu obywatelskiego. Jednym z 16 zgłoszonych do realizacji projektów jest bezpieczna ścieżka pieszo-rowerowa Nowe Zagrody. Bezpieczna ścieżka pieszo-rowerowa Nowe Zagrody miałaby powstać w miejscu Alei Ojca Lepicha i ulicy Żorskiej, które sąsiadują z drogą krajową nr 45. Koszt realizacji projektu to 950 tysięcy złotych. Ścieżka ma możliwość powstania między ulicą Ocicką a ulicą Żorską. Jest to Aleja Ojca Lepicha. Jest to duży trakt pieszy, który ma możliwość stworzenia zarówno przestrzeni dla rowerzystów, jak i dla osób poruszających się piechotą. Realizacja projektu poprawiłaby bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz rowerzystów. Ścieżka połączyłaby się z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi. Od wielu lat jeżdżę na rowerach, jest to bardzo ciekawa inicjatywa, tym bardziej, że coraz większy ruch jest na drogach, także wszelkie ścieżki są mile widziane w Raciborzu. Ze ścieżek przy Ocickiej i Żorskiej korzysta wiele osób w dotarciu do miejsc pracy, nauki lub na zakupy. Miejsce stworzenia nowej ścieżki leży w sąsiedztwie szkoły podstawowej i kościoła. Miejsce zostało wybrane z uwagi na to, że przy ulicy Ocickiej znajduje się istniejąca ścieżka rowerowa, która prowadzi do dzielnicy Ocice. Między kościołem Matki Bożej a szkołą numer 18 istnieje ścieżka rowerowa i to zadanie połączyłoby te dwie ścieżki ze sobą i dałoby możliwość później przejazdu w kierunku ulicy Mariańskiej, czy też w kierunku ulicy Opawskiej, bądź też do centrum miasta Raciborza. Nowa ścieżka zapewniłaby sprawne połączenie dla miłośników jednośladów z centrum miasta i komfort bezpiecznego poruszania się na rowerach lub na rolkach. Miejsce zostało wybrane z uwagi na to, że przy ulicy Ocickiej znajduje się istniejąca ścieżka rowerowa, która prowadzi do dzielnicy Ocice. Między kościołem Matki Bożej a szkołą numer 18 istnieje ścieżka rowerowa i to zadanie połączyłoby te dwie ścieżki ze sobą i dałoby możliwość później przejazdu w kierunku ulicy Mariańskiej, czy też w kierunku ulicy Opawskiej, bądź też do centrum miasta Raciborza. Wraz z realizacją zadania powstałyby dodatkowe miejsca postoju samochodów w obrębie kościoła. Wymieniono by przy ulicy Żorskiej 3 lampy i część nawierzchni placu przed kościołem. Planuje się również montaż stojaka na rowery i drogowskazu rowerowego. Dodatkowo w projekcie zakłada się sadzenie rodzimych gatunków drzew na terenie zielonym przy Alei Ojca Lepicha.